No, a to gdzie tu pełno? Tak, patrzę. O, proszę o ciszę. Zaczynamy. Jurek. Właśnie, przykład się no. Dzień dobry, witam wszystkich. Nawet mój mąż dla mnie tak nie krzyczy. Proszę o ciszę. Jeszcze nie masz. Dzień dobry, witam wszystkich na sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40, otwieram 61. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 12 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 60. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 60. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacje radnych. Punkt 8. Dyskusja. Punkt 9. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 61 przez 366 przez 2024. W sprawie zmiany budżetu na 2024 rok. Podpunkt 2. Uchwała nr 61 przez 367 przez 2024 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Anny w Kościeszkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 3. Uchwała nr 61 przez 368 przez 2024 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Siedlimowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminy ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt 1. Otwarcie sesji mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu 2. Przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie. Kto by go pisał nie da? Ja nie mam. Ja w ogóle nie mam. Podaj dalej. Podaj dalej. A jeszcze raz. Za przyjęcie porządku obrad jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 12 radnych na 15, a więc Rada jest zwana podejmować prawomocne uchwały. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Agnieszkę Kowalską. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 60. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 60. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku. Stwierdzam, że punkt 1. Protokół z 60. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 24 strony maszynopisu i 31 załączników. Punkt 2. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt 3. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt 4. Protokół 60. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o głosowanie. Ja nie mam, chyba na poproszę, bo coś tu nie. Pani informuje. O, skoczyło coś. Ja też. Może jeszcze. Ja tu mam. Tutaj, tam, poprosił pana informacka.
jeżeli gdybyśmy poczekali jeszcze chwilkę, żeby załadowało się do pani Litki. Wyłączyło się? Nie, ładuje się. Ładuję. Że nie swoją kartę włożyłaś. Cię identyfikuje. Jeszcze raz głosujemy, tak? Proszę jeszcze powtórę. Tak, ale jeszcze. Już jest. To jest to. Proszę o głosowanie. Jeszcze raz głosujemy, tak? Tak. Pomyślę, myślałem, że pomyłkowo. Za pierwszym razem było pomyślnie, a teraz nie chcę po prostu się włączyć. Tam jest? Tak. Jest. 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 No dobrze. Piątek. Trzeba pilnować z tablicy. Za przyjęciem wniosku jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 60. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Sekretarz, proszę prosić. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 60. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 28 grudnia 2023 oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 60/345/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/346/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 60/347/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2024-2033. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/348/2023 w sprawie budżetu na 2024 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/349/2023 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2024 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/350/2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2024 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/351/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/352/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/353/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/354/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2024 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/355/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/356/2023 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2022. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 60/357/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/358/2023 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/359/2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/360/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz strażaków ratowników OSP w gminie Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 60/361/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie dokonania analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w urzędzie mającego na celu możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 60/362/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu w celu skutecznego i efektywnego wdrożenia i aktualizacji zrozumiałych dla pracowników urzędu polityk bezpieczeństwa informacji w ramach optymalizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w skrócie SZBI. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 60/363/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podpisów elektronicznych. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 60/364/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji o zatwierdzenie wniosku suwerena RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN Orlen z PGN IG i przesłanie go do wymienionych we wniosku instytucji. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 60/365/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa ma radnych, ma interpelację? Nie widzę. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Tak. Proszę bardzo, Pani Halino. Ja w sprawie psów i w sprawie przetuliska. Jest teraz bardzo zimno i prośba do Pani Sekretarz, żeby ten pracownik był przez te ciężkie zimowe czasy, chociaż jeszcze dodatkowy jeden dzień, bo tym psom trzeba ugotować gorącej karmy. Tam zaleje się wodę, no wszyscy widzą jakie są warunki, zaleje się wodę do picia, odwróci się do drugiego końca i już ona jest przemacniana. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby psy w naszym szkolisku w takich warunkach przebywały. Jeśli chodzi o... o karmę. Karmy, no dzięki Agnieszce mamy dosyć dobrą karmę, jeśli nie powiedzieć bardzo dobrą w porównaniu do tego, co miały poprzednio. To są karmy zdobyte od prywatnych osób, ale jest prośba, by zakupić ryż, który mimo, że jest wypełniaczem, ale ma dużo wartości odżywczych i makaron, żeby ten pracownik mógł ugotować ciepłą strawę, tam dolewa się oleju i coś ciepłego jest na żołądku. Psy, wbrew temu, co mówi taki jeden z hodowców, że mogą na zimnym wychowie żyć, nieprawda. One muszą mieć coś ciepłego, tym bardziej w takich warunkach. Jeśli ten pracownik będzie dodatkowy dzień jeszcze tam na tym przytulisku, to on to da radę zrobić, bo w sobotę my często i tam część osób przybywa też i wyprowadzamy psy na smyczy, żeby sobie pobiegały i dziękuję bardzo tym osobom, nawet i młodzieży, która przychodzi i robi to w ramach wolontariatu, to wtedy dość dużo osób oddaje odpady i ten człowiek nie da rady wszystkiego zrobić i zająć się psami i zagospodarować te odpady, czy powiedzieć ludziom,
gdzie to zrobić. To jest taka prośba, żeby to, to powiedzieć, nie bez zbędnej zwłoki, tylko żeby... Znaczy, akurat pani poruszyła ten problem, akurat w zeszłym tygodniu też został poruszony ten problem, do mnie zgłoszony. Rozmawiałam tutaj z prezesem z komunalki i pracownik, z tego co uzyskałam informację, że został tam zadysponowany pracownik, zajmuje się, jeżeli chodzi o suchą karmę, to na tą chwilę jest ta karma. Tak, ale sucha, wie pani, jak, przepraszam bardzo, gdyby pani żyła na suchym chlebie, to a nie dostała się jeżeli chodzi herbaty, też to... o ryż i o kaszę, to też jakieś tam były zasoby tego, że... Były, o, były, w tamtym roku były. To nie chodziło o tamtym roku. Ja nie, w tym roku nie widziałam, ja jestem co sobotę, nie widziałam, nie miał z czego. No to jeszcze no, nieskończoność, ale... nie możemy na prywatnych. Ale uzyskałam informację, że są, bo tutaj też były podjęte kroki, że możemy to zakupić. Mamy no to na to przeznaczone środki też na zakup. I no bo właśnie są, ale nie było. Pani Agnieszko, ja byłam ze sobotarą, nie widziałam tego wyżej. W sobotę nie było. Nie było na sobotę. No to dobrze, to jest jeszcze. Dobrze. I teraz a propos, akurat w sobotę zdarzył się taki przypadek, że pani przywiozła psa, bo sobie jechała i ten pies dał się złapać. No jest taki czas, że pies, to był rodzaj akurat męski, no tęskni za żeńskim i uciekają psy. Jeśli pies da się łatwo złapać, to wcale nie znaczy, że on jest agresywny i że on jest wałęsający się. Mógł w danej chwili uciec komuś z podwórza, no i pani go przywiozła. Tam już trudno powiedzieć, kto zadecydował, bo dla mnie to dziwne, bo jeśli tym sposobem będziemy szli, to każdy pies, który no, sobie biegnie, da się złapać i będzie w przytulisku jeszcze trochę, to naprawdę nie będzie gdzie tych psów. Także tutaj ktoś nadgorliwy albo ktoś przekroczył swoje kompetencje, uważam, bo no bo trochę za dużo. Już są zwierzęta w tych końcach, które są przeznaczone na kwarantannę, więc jeszcze trochę. Ale zgłosił się właściciel tego psa? Nie. No, bo właściciel. Bo czasem ludzie korzystają z tego, że ucieknie no, i jeden nie dzień i już nie ma psa. No taki fajny pies. W ustawie o ochronie zwierząt jest taki punkt jak sterylizacja. Kiedy można zgłosić sterylizację psa do urzędu, żeby urząd pokrył, bo na to są pieniądze. Czy my w programie nie mamy? Czy my... Tak, mamy obcy właścicielskie, nie psy te z przytuliska, tylko obcy właścicielskie. Akurat ja mam taki przykład, ja chciałam z przytuliska jeszcze wtedy, żeśmy nie... Ale to co? A czyim jest pies? Ktoś, kto ma prywatnie psa, chciałby zgłosić, tak, włożyć... Tak, bo na to są pieniądze z tej ustawy, z tamtej. Nie wiem, no teraz czy już możemy. Znaczy, no my akurat w budżecie nie mamy przyjęcia. Mamy, mieliśmy. I teraz też. Ale to niech pani to doprecyzuje, bo nie bardzo rozumiem, gdzie mieliśmy. My mieliśmy przeznaczone. Dycha była, 10 tysięcy. W naszej uchwale, ale to tak były psy, które wyłapujemy. Nie. Do pani dopatrzy i zgodnie z tymi zarządzeniami sprawdzimy to, tak? Że nie, że to jest na psy, że tak powiem, prywatne. Bo to jest takie zapobieganie nadmiernemu rozmnażanie. Przyjrzę się temu tematowi, aczkolwiek twierdzę, że my mamy uchwałę, jeżeli chodzi o pomoc dla zwierząt, ale które wyłapujemy bez pańskiej psy. I na te psy sterylizacja. No dobrze, no ale no tak to z pani wypowiedzi by wynikało, że gmina by musiała płacić za sterylizację piesków, tak, będących własnością osób fizycznych. Tak, które jest, pani pewnie mówi się o takim programie, który funkcjonuje 500+ dla psów i kotów, co nie, tak potocznie mówią. Nie, 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 to ja nie słyszałam, żebyśmy mogli wydawać na takie cele. Nie. No to być może ja inaczej interpretuję tą ustawę. Dobrze, to się bo to są, no, przyjrzymy się, to są właściciele. No. I teraz jeszcze taka równie bieżąca sprawa. Kto jest odpowiedzialny konkretnie za odśnieżanie drogi? Bo ja rozumiem, wczoraj było fatalnie, nikt nie nadążał, ale dzisiaj koło godziny 12 drogi w Wójcinie, powiedzmy, że powiatowej, powiedzmy, że, bo ja nie wiem, ja nie muszę wiedzieć, która jest powiatowa, która jest gminna, były białe. Znaczy, no
jeżeli chodzi o rozróżnienie dróg, można do nas tutaj przydzwonić. Dany pracownik udzieli informacji, która droga jest powiatowa albo gminna, tak? Ale przepraszam, co mi to da, że ja będę wiedziała, że powiat i co? To ja mam dzwonić do powiatu i pani tego... No, czy to tak, do... Zarząd dróg powiatowych wtedy zajmuje się odśnieżaniem tutaj i utrzymaniem dróg powiatowych, już nie my jako gmina. Czyli drogi będące na terenie gminy, ja, osoba fizyczna, muszę zgłaszać, że ona jest nieodśnieżona, tak? Jeżeli byłoby tych telefonów naprawdę dużo, to ewentualnie u nas też możemy to zgłosić z urzędu, ale to nie my jako gmina za to odpowiadamy, nie? W ten sposób. Czyli tak czy tak, nie, muszę wiedzieć, która jaka... droga jest czyja i wtedy ja sama, jeśli mi się nie podoba, pani ta droga. Pani po prostu określi telefonicznie, jeżeli pani nie wie, czy to wiadomo. No, i każdy... I tak czy tak muszę zadzwonić do powiatu na przykład. Mówię, no jeżeli byłoby tych telefonów dużo, że te drogi naprawdę są nieprzyjemne, to my to też możemy zgłosić, ale jedynie zgłosić, tak? My nie możemy w tym momencie interweniować ani z urzędu, że my te drogi odśnieżymy. Tylko że od godziny 7 do 13 drogi gminne żadne nie były postawione typu Wójcin, Nowa Wieś, Lenartowo, Wola, Pruszkowo. Nic nie było zrobione. Dzisiaj. Ale przed 14 już było dużo. No to przed 14, ale autobus z dziećmi jechała 13. Nie była jedna wielka ślizga. Przed 12 jechałam, nie było. Ani powiatowej, ani gminnej. Zgłaszałam, że nic nie było. No przed 12. Pani sekretarz, pani wybaczy. No, proszę o ciszę. Wczoraj już była ślizgawica, no czyli ci, którzy zajmują się odśnieżaniem, no to nie padało. Padało i nie było nic. Już powinno być rano. Nie. No tak, że nie powinno, ale ten problem niestety pojawił się jakby w całym kraju. Wczoraj nikt nie nadążał, bo przemarzało, ale od wczorajszego dnia, od nocy do rana, to nie było żadnego ruchu. Dopiero mówię, że przed drugą była gminna, to było jasność dosyć sporo. Powiatówka jedna część była tylko poszybana. I czy ja jako mieszkaniec muszę wiedzieć i do kogo zadzwonić? I wydawało mi się, że proszę o ciszę. Urząd, żeby on dalej, bo tak to usłyszał, a jakaś tam z gminy zadzwoniła. Dobra. I z tą interwencją jest później tak. Ludzie, tak jak pani Ania mówi, no niektórzy wcześniej wstają i potrzebują w jakichś warunkach przejechać. No tu akurat szkoła to jeszcze bardziej bezpiecznie. No, dlatego mówię, że jeżeli bardziej telefonów więcej, bardziej to powinno być większe osób zgłasza, że jednak ten problem jest na większej ilości tej. Ale wiadomo było, że jest problem, bo wczoraj było odwołane zajęcia w szkole w Mogilnie, w naszej gminie nie została podjęta taka decyzja. To jednoznaczne jest z tym chyba, że drogi powinny być sprawdzone i dostosowane do tego, żeby chociaż te dzieci tymi autobusami dowieźć do szkoły, nie? Z tego, co się orientuję, dzisiaj nie było żadnych takich telefonów, jeżeli chodzi o drogi. No właśnie, nie zadzwoniłam, no to dobrze. No, ale do pani bezpośrednio. Ja dzwoniłam, to mój czas. Przekierowałam do pracownika, który się tym zajmuje. Nie, no zgłaszam, że no przecież to, wie państwo, gdyby to było sporadycznie, ale wiadomo, że jest zima i wiadomo, proszę o ciszę, że nie będzie temperatura stosowa, że ten śnieg, on po południu chyba tak padał, wieczorem nie padało. No jeśli ktoś podpisał umowę, no to nie podpisał po to, dlatego że ktoś mu zadzwoni, słuchaj, tamta droga jest nieodśnieżona i tam pojadę. Powinien nad tym panować jakoś, a okazuje się, że ktoś podpisał umowę i nie panuje. I teraz każdy będzie musiał, będę dzwoniła, słuchaj, zadzwoń ty, jak będzie 10 telefonów, to może ktoś przyjedzie. Tylko, że tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, my nawet nie nadzorujemy tutaj firmy, która wygrała dany przetarg nad odśnieżaniem i utrzymaniem dróg powiatowych. Dlatego tym się zajmuje Zarząd Dróg Powiatowych. I podejrzewam, że ja z powiatu też nie dostanę telefonu od tej firmy, która zajmuje się tym, tylko ktoś w powiecie czy tam w tym urzędzie powie, że tak, zbiorę i zadzwonię do tej właściwej firmy. I tak samo tutaj. I mi się wydawało do tej pory, bo widzę, że będę się zmieniała, że gminie zależy, żeby mieszkańcom przejeżdżającym przez naszą gminę, niekoniecznie nam, ale i gościom, było dobrze w tej gminie. I skoro oni wiedzą, że słuchajcie, tam jest zima, to do jezior nie wjeżdżajcie, bo na pewno nie będzie. Jeśli ktoś z gminy mówi, bo to jest ranga mimo wszystko urzędu, zadzwoni, że jest nieodśnieżone, ja bym dzwoniła po jednym telefonie, nie po. Ale mówię, że dzisiaj akurat nie było żadnych. Ale w ogóle, no bo nie szybko.
No, to ty nie powinno. Proszę po kolei. To tak wygląda, jakbyśmy, słuchajcie, wstajemy dzisiaj o 5, bo wyjeżdżacie o 6, sprawdzamy gdzie nie. I tak nikt nie dojedzie do 6. Jeśli ktoś podpisuje umowę i nie wywiązuje się z tego, to pani mówi, że nie była, Wójcik nie był przejezdny o godzinie 8, jechałam samochodem. O 12 też nie, było cało biało, nie było nic posypane. Nie wiem dlaczego takie zwyczaje, że ewentualnie na krzyżówce droga do Kościuszkowa to jest cała pozwijana. Nie ma krzyżówki, ale jechać tam nie idzie. No wejście też autobus stanął, ani nie mógł do przodu, ani do tyłu. Musieliśmy drugim autobusem jechać. Dzieci musiały przejść kawał drogi, żeby dojść po prostu do drugiego, żeby można ich było dotransportować do szkoły, bo nie było takiej możliwości. A powiatowymi też nasze autobusy też jeżdżą powiatowymi, bo w środku wsi jest u nas na przykład wszędzie. Dobsko, teraz jechałam, Dobsko dojedzie, no jest szkoda. No ale tak jak mówię, jeżeli to był problem ogólnokrajowy, jeżeli nawet wyjechały te firmy od samego rana, no pani Halino, no to jeżeli teraz nawet te drogi są przejezdne, ja nie mogę się tu wypowiadać, gdzie, w którym kierunku, w której miejscowości robią pierwsze dane firmy. No nie, trzeba mieli problem w Boginie, żeby swoje tam drogi... Ja się swoje, no nie będę... mieszkamy na końcu powiatu, to my dopiero będziemy mieć... Tak, to trzeba ich zima. To jest rok. Na końcu, bo mają jakąś tam hierarchię, nie wiem, po prostu robią te odcinki dróg danej miejscowości. Nie potrafię pani odpowiedzieć, jaki jest harmonogram tego. Bardzo uprzejmie proszę, żeby pani zgłosiła, że nie chcemy być na samym końcu odśnieżeni, bo my też użyjemy, jeździmy do pracy, dzieci do szkoły i też chcemy żyć normalnie, a nie w jakimś zasiadzie. Bardziej, że to jako jedynie nie zasadziliśmy. Proszę o ciszę, czy ktoś chciał zabrać głos? Lekcyjnych, tak? Ale tym bardziej, że my jako jedyni z powiatu chyba nie zawiesiliśmy zajęć lekcyjnych. To chyba też powinno być priorytetem, żeby te nasze drogi tutaj lokalne, gminne, jak i powiatowe były doprowadzone do porządku, a nie żeby dzieciaki chodziły gdzieś tam 10 metrów, bo samochód, autobus stanął ze względu na to, że jest nieodśnieżone, nieposypane, no szkół. No nie najpierw, żeby stał się jakiś wypadek. No, i co wtedy? Kto jest odpowiedzialny? Proszę po kolei. Kierowca. No kierowca za to, że jedzie, tak? A jakby nie jechał na za szybko, to nie ma szybko. Zastosował prędkości. No to by musiał stać, jak jest szklanka. No to może powiedzieć, że... Dobrze, czy jeszcze jakieś... Szanowni Państwo, tak się dyskutuje, są kategorie dróg, w zależności od kategorii. U nas tam jest kategorii L, droga powiatowa. Jechałem wczoraj, jechałem dziś, ja nie widzę problemu. Gminne wczoraj posypywane były o godzinie 16 czy o godzinie 17 w rejonie Lubelskim. Także, a dziś powiatowe, jadąc do Szczelna, do Mogilna, służba drogowa po prostu sprawdzała drogi na terenie powiatu. Godzina 8 z groszem właśnie patrolowali. Także ja nie widzę problemu. A pani mówi, że zakręty oczywiście. Zgodnie z zasadą zakręty, skrzyżowania, wzniesienia. I to wszystko w temacie. No nie ma zakrętu. Nawet droga utrzymana przez Wronowy nie była w ogóle zrobiona, która jest krajowa. Po prostu jechałem w ustawę Młynem Ogólną, tak że nie widzę problemu. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Rozumiem, szkoły tutaj gminne funkcjonują. No wszystko to ma się. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 9 projektu uchwał. Czy Państwo Radni pozwolą, aby były czytane tylko tytuły uchwał, żeby przyspieszyć? Podpunkt 1. Uchwała nr 61 przez 366 przez 2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok. Proszę o głosowanie. No niestety, panie kolego, ale nie. Trwa ładowanie tutaj też? Jest. Pani Hani? Nie ma tutaj w ogóle. Do głosowania nic nie wyskoczył. O, ten. Jest. Widzę, telepatycznie się włączy. Jeszcze nie ma nika. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt drugi.
Uchwała nr 61 przez 367 przez 2024 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Anny w Kościeszkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub w innej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Może pan będzie uprzejmy. Ja może wystarczy, jak ustawa. To jest to. Co? To by poszło? O, już teraz mi. Jeszcze tutaj go pani. To widzi pan? Proszę o ciszę. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Punkt trzeci. Uchwała nr 61 przez 368 przez 2024 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Michała Archaniowa w Siedlimowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Jednomyślnie dziękuję. Punkt 10. Wolne wnioski, zapytania. Proszę bardzo, pani Marino. Ja słyszę, że dosyć dużo mieszkańców odsłuchuje sesję. Bardzo proszę panią skarbnik, by wyjaśniła, że nie całe 400 tysięcy na każdą parafię jest z naszych pieniędzy. Tak, są to środki zewnętrzne. Otrzymaliśmy promesę wstępną na dotacje na zabytki. Chyba 392 tysiące na każdy kościół. Na razie jest to, proszę państwa, promesa. Nie mamy pieniędzy na koncie. Ale na podstawie tej promesy, jak będzie podpisana umowa, będziemy się mogli zwrócić o te środki. Tylko 8 tysięcy to środki własne budżetu gminy dla każdej z parafii. Czyli 16 tysięcy. Tak, czyli razem 16 tysięcy na te parafie. Pozostałe środki to nie są środki własne budżetu gminy, tylko z Rządowego Funduszu Polski. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? No jeśli można, szanowni państwo. Panie Julku, tutaj pani Aneta pierwsza była. Proszę, proszę bardzo. Was. Pani Aneto. Ja przysłuchałam się do dyskusji, biorąc udział w dyskusji, jeśli chodzi o dowóz dzieci i te nasze drogi. Zima nas zaskoczyła. Nie pamiętam sobie ani urząd gminy z odśmierzaniem, nie urząd gminy, tylko nasze gospodarka z odśmierzaniem, wysypywaniem. Powiat to samo. Słyszy się, że odwołuje się lekcje dookoła wszędzie, a nasza gmina nie odwołuje. I tu się bierze naprawdę duży ciężar, żeby pozwolić w taką pogodę jeździć autobusem z dziećmi
i gdzie są drogi tak niebezpieczne i naprawdę odwołuje lekcję organ prowadzący, czyli pan wójt, nie ma pana wójta, bym zadała panu wójtowi, dlaczego nie zostały odwołane lekcje, skoro drogi mamy, jakie mamy. Także jeżeli będzie taka sytuacja, to niech pan wójt się bardziej przyjrzy temu problemowi i zrobi tak, jak w innych gminach było, że są lekcje odwołane. Czego świadkiem jest pani Ania, widziała, jakie drogi były, tak? Nie były nigdzie posypane, tak? Nie. Ani powiatowe, ani gminy. Ale to muszę... co ja jeszcze? Wspomnieć muszę, że godzina 11 były już drogi posypane. No, ale dzieci do szkoły jadą na którą? Proszę o ciszę, ale tylko gminy. Powiatówki były dopiero około 14. O 13 jak jechałam, byłam w Nowej Wsi. Może w Nowej Wsi akurat, ale Lenart to po drodze, nie było, Wola nie była, ani na Złom nie było, Kożuszkowo nie było i Pomiany to jest ta powiatowa, ale też tak, nie około godziny 11 jechałem na Wilczyn, akurat ten skrót był posypany cały. Tak, tam było, przepraszam bardzo, ta zwana Siewkówka, tak? Tak. To mówicie. Ta jedyna co była. Myślałam, że pojadę dalej i będzie dalej, ale nie było. Nie, akurat są tylko te dwa kawałeczki, inna reszta jest powiatówka, cała Nowa Wieś. Ile pojazdów może wyjechać? Proszę po kolei, pani Joanno. Ale podejmując decyzję, że proszę o ciszę. Ale podejmując decyzję, że dzieci idą do szkoły, to te drogi o godzinie 7, jak wyjeżdża autobus z miejsca, z którego rusza, powinny być doprowadzone do względnej, ja nie mówię, że one mają być czarne, mają być, ale do względnej, bezpiecznej jazdy doprowadzone, a nie żeby była szklanka. No, dla mnie to jest nieracjonalne i zbyt takie podejście do zdrowia, do życia dzieciaków, bo tu nie chodzi o to, że lekcje, że hura, bo dzieci mają wolę. Nie o to chodzi, tu chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo naszych. Słuchajcie, tak się stało, na szczęście się nic nie stało. Na całe szczęście, ale gdyby ale takich sytuacji będzie więcej. Podejrzewam, że chyba zima to jest w końcu zima, tak? Pamiętamy nasze zimy, też tam nie było posypowane, trzeba było do tej szkoły dotrzeć. Ale to godziliśmy tak jeszcze. Mamy taką sytuację. Proszę po kolei. Więc ja tylko chciałabym zaapelować, że zima dopiero jest i może to taki sygnał, że jednak te drogi niech będą rano przygotowane, żeby te autobusy bezpiecznie mogły dojechać do szkół, jeżeli nie są zajęcia odwołane, tak? Bo może ta decyzja o odwoływaniu zajęć nie jest tak, może dobrze, że nie jest tak pochopnie podejmowana, ale trzeba zabezpieczyć drogi, żeby po prostu dzieci mogły dojechać. Bardzo dobrze, tak, że dzieci poszły do szkoły. Proszę po kolei. Może być drugi, trzeci, czwarty, bo się zima. Proszę wrócić, takie sytuacje przecież mogą zaistnieć i w marcu. Także tak na szczęście. No właśnie, no. No. Tak, bo inna byłaby sytuacja, gdyby padało całą noc. A w nocy nie padało w ogóle. No to jest zima tutaj. Bo można wyjechać w nocy. Proszę bardzo, pani Jolu. Bo ja mi się wydaje, że właśnie tak samo, jeżeli mówimy o sąsiednich, czy o decyzji starosty, to uważam, że on tak podjął decyzję, że zabezpieczył się w jakiś sposób, tak? Nie, że autobusy, zajęcia odwołane, po prostu bezpieczeństwo jest zagwarantowane, tak? Dzieciom i młodzieży. Że nie, są odwołane zajęcia. A tutaj, gdyby coś się stało, no to ja mówię, to była taka sytuacja, co by była. Było ślizgo i Ania mówi, że w ogóle drogi były ślizgiem, więc nie było przystosowania, żeby te autobusy mogły docierać. Tym bardziej, że trzeba było zastępczy autobus i ten, no. Po prostu, żeby takie więcej sytuacji było, bo naprawdę, no to nie wiem. No nie jest fajnie. Dobrze. Czy ktoś jeszcze głos chciał zabrać? Do końca. Rozwiązanie. Nie widzę, a więc... No na koniec ja sobie rozumiałem... Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tutaj pani skarbnik wyjaśniła odnośnie tych dwóch uchwał. Nie wiem, czy przypominacie sobie Państwo, jak prosiłem na jednej z sesji, żeby uchwały przez pana przewodniczącego były czytane w całości. No niestety, ale Państwo głosowaliście, że nie. Część Państwa oczywiście. Także uprzedzam, nie wiem, czy Państwo będziecie w przyszłej kadencji, czy pan przewodniczący będzie przewodniczącym, czy ja w ogóle będę, uprzedzam, żeby te uchwały były czytane w całości. Po prostu społeczeństwo nie jest orientowane w danej uchwale. I to wszystko w temacie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Punkt 11, odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowane. Przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. Tak więc zamykam 61. sesję Rady Gminy Wiesiela Wielkie. Dziękuję za przybycie.